czasie uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, zwołanego z okazji dobiegających końca obchodów 70-lecia tej organizacji wojskowej, wręczono ordery członkom batalionów oraz osobom zasłużonym. Prezes Związku Stanisław Ozony we wstępie do spotkania przypomniał, jak ważna i wciąż niedoceniana była decyzja o powołaniu batalionów chłopskich podjęta w czasie wojny przez kierownictwo konspiracyjnego Polskiego Ruchu Ludowego. Bo oznaczały, że Rzecz Polska, mimo wielu uzasadnionych powodów społecznego poczucia krzywdy w czasach walki z sanacją o prawo i demokrację, stanęła ramię w ramię z całym narodem do walki o wartości nadrzędne, o niezawisłość ojczyzny i wolność Polaków. Wśród zaproszonych gości był wicepremier Waldemar Pawlak. W swoim wystąpieniu mówił o tym, że media zbyt mało uwagi poświęcają krzewieniu patriotycznych postaw, takich jak te prezentowane przez członków batalionów chłopskich, a gonią za tanią sensację. Jeszcze raz na zakończenie chcę podziękować koledze Stanisławowi Ozonkowi, wam wszystkim za tą wielką pasję i zachęcać do tego, żebyście się podzielili tymi swoimi doświadczeniami z wnukami, ze swoimi dziećmi, żeby te doświadczenia partyzanckie, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach były też przekazane z pokolenia na pokolenie, żeby ludzie potrafili sobie w tych różnych trudnych, złożonych czasach radzić tak dobrze, jak wy potraficie pokazać, że służąc ojczyźnie, zachowując ten wielki, wielki, piękny, szlachetny ruch, służyliście dobrze w sprawie naszego narodu. Dziękuję i życzę dużo powodzenia, dużo zdrowia. Tu jak kolega przechodził, mówi, mam 90 i tak śmiało przekroczył, to mówię, no to widać, że zahartowanie jednak tutaj procentuje. Także dużo powodzenia i życzę wielu wspaniałych osiągnięć. Wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska przypomniała, że Ruch Ludowy przetrwał 115 lat, między innymi dzięki takim filarom jak żołnierze batalionów chłopskich. Życzę wam wiele dobrych, pogodnych i spokojnych dni. Życzę należnego wam szacunku i dziękuję pięknie za to, że cały czas jesteście. Wszystkiego dobrego.